Grzegorz Kazdebkę, ale kosmos to znowu bodzio i pulpet. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Waldemar Barwiński. Drodzy czytelnicy. Po ukazaniu się pierwszego tomu opowiadania o bodziu i pulpecie, zadawano mi zazwyczaj dwa pytania: Czy pani Troć, nauczycielka chłopców, istnieje naprawdę? I kiedy wreszcie ukaże się kolejna książka o naszych zapatrzonych w kosmos bohaterach? Pani troć istnieje naprawdę. Choć nazywa się inaczej. Poznałem ją w czasach, gdy sam byłem takim bodziem, czy też raczej pulpetem. A kolejna książka, jak widać, właśnie się ukazała. Miałem zamiar wysłać w tym tomie bodzia i pulpeta gdzieś daleko w kosmos, żeby chociaż przez chwilę od nich odpocząć. Ale trafili na jakieś zakrzywienie czasoprzestrzeni, i znowu tu są. Na następnej stronie. Dobrej zabawy. Autor.